Bezdyskusyjnie to najbardziej zagadkowa historia kryminalna w dziejach naszego kraju. Czasami na kanale mówię o tajemniczych zaginięciach, czy to Iwony Wieczorek, czy dzieciaczków, które nigdy nie wróciły do domu. Opinia publiczna przy takich sprawach często mówi, jak to możliwe, żeby w XXI wieku ktoś zapadł się pod ziemię, przez lata nie dawał znaku życia i nie natrafiono na żaden realny ślad. Tylko zazwyczaj mówimy o zaginięciu jednej osoby naraz. Ja nie pamiętam sprawy w XXI wieku, gdzie bez śladu przepadły dwie. Ostatni raz, jeśli dobrze pamiętam, wydarzyło się coś takiego jeszcze w XX wieku i byli to bracia Palasikowie, a tutaj mamy trzy pokolenia pięcioosobowej rodziny. Został po nich tylko dom w Starowej Górze, świadczący o niegdysiejszym statusie majątkowym, zdjęcia w bazie zaginionych oraz listy gończe za wyłudzenia kredytów na znaczne kwoty. Pamiętaj, jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Zapraszam na historię rodziny Bogdańskich. Kwietnia 2003 roku Bożena Bogdańska odbywa ostatnią rozmowę telefoniczną ze swoją siostrą. Mówi, że jest źle, że nie może teraz rozmawiać i że wszystko i później wyjaśni. To później nie nastąpi już nigdy. Bożena Kuśmider i Krzysztof Bogdański poznali się jeszcze w szkole. Ta pierwsza zapewne miłość została ukoronowana ślubem w 1985 roku. Niewiele dziś można znaleźć informacji na temat tego, jaka była Bożena. Więcej wiemy na temat Krzysztofa. Według relacji ludzi, którzy go znali, wyjątkowo zaradny i łebski facet. Potrafił majsterkować, sam budował później dom, sam o niego dbał, miał łeb do interesu. Czego się nie dotknął, to zamieniał w złoto. W 1987 roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko, Małgorzata. 4 lata później syn Jakub. Początkowo mieszkali w Łodzi. Ten adres najprawdopodobniej przy liście gończym Krzysztofa widnieje jako ostatnie miejsce zameldowania. A znaczy to, że Krzysztof nie był zameldowany w domu, który wybudował rodzinie po urodzeniu Jakuba na działce Bożeny w Starowej Górze. Przez lata mąż Bożeny zajmował się handlem częściami komputerowymi na łódzkim bazarze ŁKS-u. Interes szedł świetnie. Żeby uzmysłowić widzom, którzy nie wiedzą, wspomnę, że na przełomie wieków ludzie w domach mieli głównie komputery stacjonarne, które psuły się z taką częstotliwością, że bardzo często trzeba było wymieniać podzespoły. Bardzo szybko również rozwijała się technologia, więc biznes z częściami komputerowymi absolutnie mógł być wtedy strzałem w dziesiątkę. Dzieci w prywatnej szkole, dobre Volvo. Jednak trwało to do czasu, kiedy to rynek zaczęły zalewać chińskie, tańsze podzespoły. Krzysztof miał problem, aby sprzedać nawet to, co miał już na stanie. Zaczęła się spirala kredytów. Oboje zaciągnęli po kilka. Jeden z nich nawet pod zastaw domu, który był na Bożenę. Wszystko, co do tej pory powiedziałem, jest faktem. Teraz plotki. W miejscowości, w której mieszkała rodzina Bogdańskich, zaczęto mówić, że Krzysztof w kiepskim okresie zaczął zadawać się z szemranym towarzystwem. Miał najpierw zacząć grać na giełdzie, później już u bukmacherów. Ten ostatni proceder miał sprawić, że był winny pieniądze ludziom z półświatka. Jednak, tak jak mówię, to tylko plotki, niepotwierdzone informacje, choć patrząc na późniejsze fakty, bardzo realne. To, co wiemy na pewno, to to, że 11 kwietnia siostra Bożeny odbyła z nią ostatnią rozmowę telefoniczną. Wiemy natomiast, że rodzina informowała, że będzie wyjeżdżać na święta wielkanocne do znajomych, do Niemiec. Pani Danuta Bogdańska, matka Krzysztofa, osoba zresztą po udarze, miała być przewieziona do znajomych, do Chojny, przynajmniej na czas remontu, który miał wykonać Krzysztof. Tak jak wspomniałem, ostatni kontakt z Bożeną miała jej siostra 11 kwietnia 2003 roku. Przez kilka dni była cisza. W końcu ojciec Bożeny postanowił odwiedzić córkę, lecz nie zastał jej w domu. Właściwie nie zastał nikogo oprócz Krzysztofa. Ten poinformował mężczyznę, że jego żona pojechała na szkolenie do Wrocławia. Małżeństwo miało otworzyć biuro podróży. Co dziwne, Krzysztof twierdził również, że kobieta zabrała ze sobą 16-letnią córkę Małgosię i 12-letniego syna Jakuba, tylko że oni w tym czasie musieliby opuszczać szkołę.
Tego ponoć nie potrafił racjonalnie wyjaśnić, miał plątać się w zeznaniach, kolokwialnie mówiąc. Twierdził za to, że wszystko jest w porządku i on sam niebawem do nich dołączy, że najpierw pojedzie do nich do Wrocławia, a stamtąd do znajomych, do Niemiec. Po raz ostatni Krzysztof Bogdański był widziany przez sąsiadów 18 kwietnia 2003 roku, tuż przed Wielkanocą. Telefony milczą, są święta. Rodzina próbuje się dodzwonić, złożyć życzenia. Zaczynają się powoli niepokoić. Ustalają numer do znajomych Bogdańskich z Niemiec. Okazało się, że informacja o wyjeździe do nich to była fikcja. Od dawna nie mieli kontaktu. Kolejny kontakt do znajomych z Chojny, tych, którzy mieli zająć się matką Krzysztofa. To samo, od lat kobiety na oczy nie widzieli. Wtedy wizja tego, że cała pięcioosobowa rodzina zaginęła, stała się bardzo, ale to bardzo realna. Została powiadomiona policja, dom Bogdańskich został przeszukany, żadnego dziwnego DNA, żadnych śladów krwi, walki, ani w domu, ani na terenie posiadłości. W domu kosmetyki, codzienne przedmioty, pełna lodówka. Krajobraz zupełnie nie przypominał nie tylko miejsca walki, ale nie wyglądało na to, że rodzina planowała jakikolwiek wyjazd. Jedyne co było dziwne to wyczyszczony dysk twardy komputera i ktoś się na tyle do tego przyłożył i zrobił to na tyle skutecznie, że ja przynajmniej nie znalazłem informacji, jakoby jakiekolwiek dane z niego udało się odzyskać. W domu pozostały nawet takie rzeczy jak ładowarki do telefonów, brudne naczynia w zlewie czy pamiętnik nastolatki, który nic nie wniósł oczywiście do sprawy. Poza jedną wzmianką o wspólniku ojca, który według tego pamiętnika przeszedł już granicę i bynajmniej nie chodzi o granicę państwową. Kolejnym dziwnym śladem było to, że w kwietniu Bogdańscy zrobili maksymalne debety na swoich kontach, kartach kredytowych, a trzy banki zgłosiły podejrzenie wyłudzenia kredytów na ich dane. Łącznie w momencie zaginięcia ich dług sięgał około miliona złotych. Jednak to w zasadzie tyle. Żadnych śladów na lotniskach, granicach, dworcach. Kompletnie nic. Po całej pięcioosobowej rodzinie nie ma śladu. W tym o starszej kobiecie po udarze, która ma trudności z poruszaniem się i dwojgiem nastolatków. Najbardziej realne wydają się trzy tezy, tak przynajmniej twierdzą śledczy. Mogło dojść do tak zwanego rozszerzonego samobójstwa, a zwłoki na tyle dobrze zostały ukryte, że nikt ich nie znalazł. Jednak ta teza wydaje się najmniej prawdopodobna. Przynajmniej ja tak uważam. Przecież ktoś musi być tym ostatnim i siebie już nie ukryje, więc przynajmniej jedna osoba zostałaby odnaleziona prędzej czy później. Druga teza jest taka, że półświatek dokonał tego w akcie zemsty za długi. Jednak te tezy obalają trochę twierdzenia sąsiadów, którzy mówią, że już po zaginięciu różni, groźnie wyglądający ludzie szukali rodziny Bogdańskich, wypytywali o nich. A przecież gdyby mieli wiedzę na temat tego, co się stało, nie robiliby tego. Myślę, że mało prawdopodobne, aby 42-letni handlarz części komputerowych miał zatarg z więcej niż jedną organizacją przestępczą, choć nie można tego wykluczyć. Trzecia teza brzmi najbardziej realnie, choć jest trochę jak z filmu sensacyjnego. Mówi ona, że rodzina zgromadziła środki z kredytów bankowych, za wyłudzenia których de facto są ścigani listami gończymi i się ulotniła, aby uchronić je przed konsekwencjami długów i groźnymi wierzycielami. Przygotowanie finansowe, wyczyszczenie dysku komputera, fikcyjne wyjazdy na święta, to naprawdę brzmi jak plan. W 2004 roku pojawiła się informacja, jakoby Bogdańscy byli widziani w centrum handlowym w Radomiu. Również prywatny detektyw, już nieżyjący, Waldemar Czerwiński przeprowadził własne śledztwo i według niego Krzysztof w maju 2003 roku, więc już po zaginięciu, miał dostać mandat i go zapłacić. Miał również sprzedać swoje Volvo. Jednak żadnego z tych śladów nie udało się potwierdzić. To co wiemy na pewno to to, że pięcioosobowa rodzina, trzy pokolenia, wszyscy zapadli się pod ziemię. Sprawa tak niezwykle tajemnicza. Przez 17 lat nikt nie natrafił na żaden ślad. Żaden skruszony gangster nigdy o żadnej zbrodni na Bogdańskich nawet nie słyszał. Do mnie wygląda na opuszczony, zagląda do niego regularnie matka Bożeny.
Starsza, chodząca z coraz większą trudnością kobieta, regularnie sprząta tam, wykonuje pracę na ogrodzie, czy nawet uzupełnia lodówkę. Wszystko w nadziei, że jej córka z rodziną się kiedyś odnajdzie. Przez 17 lat czeka na jakikolwiek sygnał, a ten podobno nigdy nie nadszedł. Cóż to by była za historia, gdyby okazało się, że Bogdańscy żyją gdzieś i to wszystko to była jedna wielka mistyfikacja. Jak trudne do przeprowadzenia to musiałoby być bez pomocy. A może prawda jest inna? Może stało się coś, czego śledczy nie brali pod uwagę? A wy jak myślicie? Co mogło się wydarzyć w kwietniu 2003 roku? Piszcie w komentarzach, jestem ciekaw waszych opinii. Pamiętaj, że jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom za wsparcie i zachęcam nowych patronów do wspierania.